Dobiega końca modernizacja linii kolejowej 289 z Legnicy do Lubina. Od niedzieli 9 czerwca między Legnicą a Lubinem będzie kursować 12 par pociągów, z których 9 dojedzie do Wrocławia. Żaden ze składów nie zatrzyma się jednak na zmodernizowanych 4 stacjach pośrednich. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zdecydował, że na tych wyremontowanych przystankach i stacjach między miastami nie zatrzymają się pociągi pasażerskie. Koleje Dolnośląskie, czyli regionalny przewoźnik, który będzie obsługiwał trasę Legnica-Lubin, tłumaczą, dlaczego tak się stało. PKP Polskie Linie Kolejowe stanęły na wysokości zadania. Wszystkie 4 przystanki pomiędzy Legnicą a Lubinem zostały przygotowane w sposób satysfakcjonujący. Natomiast infrastruktura doprowadzająca na poszczególne przystanki, której przygotowanie leży po stronie władz gminy, no niestety nie została stworzona. Szkoda, bo były na to 2 lata. Od kiedy rozpoczęto modernizację linii 289 do dziś, kiedy ją uruchamiamy. I to jest przyczyna, dla której w czerwcowej korekcie rozkładu jazdy nie znalazły się te przystanki. Mieszkańcy Rzeszotar, Raszówki, Gorzelina i Chrustnika nie chcą się z tym pogodzić i zapowiadają protest 8 czerwca na trasie przejazdu pociągu. Dochodzą do nas takie informacje, ale nieoficjalne i niepotwierdzone. Nie wiemy, jakie jest ryzyko spowodowania chociażby katastrofy w ruchu lądowym, a to są już poważne sprawy i na wszelki wypadek poinformowaliśmy odpowiednie służby o takich planach lokalnej społeczności. Sprawa zatrzymywania się pociągu na tych 4 przystankach wciąż jest analizowana. Prawdopodobnie we wrześniu pojawią się na próbę w nowym rozkładzie. Prawdopodobnie będzie uruchomionych 2-3 pary pociągów w ciągu dnia, które będą się tutaj zatrzymywać. Dzięki modernizacji linii kolejowej numer 289 pociągi po 9 latach przerwy znów będą jeździły w relacji Lubin-Wrocław, a czas przejazdu między tymi miastami znacznie się skróci. Będzie to godzina i 15 minut. Z Legnicy do Lubina będzie można dojechać w nieco ponad kwadrans. Pierwszy pociąg z Lubina do Wrocławia wyruszy o godzinie 6:17 już w najbliższą niedzielę 9 czerwca. Bilet normalny na przejazd z Lubina do Wrocławia będzie kosztował 18,60, a do Legnicy 7,60.